Pamiętacie, kiedy był biskup u nas, to miał również swoje takie proroctwo, które dotyczyło naszego zboru, że właśnie tak jak Wisła wypływa tutaj z tych gór, tak Boże działanie, Boże błogosławieństwo będzie wypływać tu właśnie z tego miejsca na całą Polskę. I wierzę, że Polska jest na przełomie wylania Bożego Ducha na masową skalę. Ale to właśnie dlatego, że Kościół modli się o to i myślę, że jest takie oczekiwanie. I to właśnie Kościół ma być jak sól, który wpływa na świat, a nie na odwrót. Nie możemy też ulegać takiej fałszywej wizji takiego małego, nic nieznaczącego Kościoła i wręcz można ulec depresji, tak jak uległ Eliasz swego czasu, kiedy, pamiętacie, on mówił w słowie, żalił się przed Bogiem, mówi: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie porzucili przymierza z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Ale Pan Bóg mówi w następnym wersecie, w 18 wersecie w pierwszej królewskiej, 19 rozdziale, że On zachowa sobie ile? 7 tysięcy tych, którzy nie zegną kolana przed Baalem. A więc, kochani, nam też może się to wydawać, że jesteśmy jakąś bardzo malutką mniejszością, niewiele znaczącą, ale Pan Bóg ma tutaj swój lud w naszym kraju. Tylko że oni jeszcze nie wiedzą, że są dziećmi Bożymi. Oni się muszą dowiedzieć. Oni się muszą dowiedzieć o tym, że jest taka możliwość. A więc naszym zadaniem jest, aby rozpalać ten ogień, a nie być jak gaśnica. Też to tam powiedzieli właśnie w Krakowie, żeby nie być jak gaśnica, ale żeby rozpalać ogień, żeby zachęcać. Bo ostatecznie Jezus mówi, że zbuduje Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. I takie pytanie, co to są te bramy piekła? Co się robiło w dawnych czasach, kiedy były bramy w miastach? Kto siadał w bramach? W tych bramach siadali mądrzy ludzie, mędrcy, przywódcy, którzy opracowywali strategię. Strategię dla swojego miasta czy dla swojego państwa. Tam tworzono strategię. A zatem, jeżeli mówimy o tym, że bramy piekła nas nie przemogą Kościoła, to znaczy, że strategie diabła, strategie diabelskie nie pokonają Kościoła. I dlatego musimy poznać, jakie są te strategie piekła. Jakie są te strategie piekła? I ja chciałbym zwrócić na dwie takie rzeczy, które też tam właśnie była mowa, między innymi właśnie w Krakowie. Bo strategia oczywiście polega na tym, żeby niszczyć Kościół, bo Kościół jest jedynym zagrożeniem dla diabła. I czasami mu się to udaje, niszczyć Kościół. Tak jak już tutaj Tomek powiedział o tej przykład Szwecji, że Szwecja obecnie uchodzi za najbardziej świecki kraj na świecie. I jak to się stało? Może tutaj było powiedziane, że przez 7 ludzi, ale nie powiedziano konkretnie jak. Tomek mówił właśnie, ale przede wszystkim wprowadzono świecki indywidualizm, czyli taki autonomiczny sposób myślenia, gdzie Bóg został zdetronizowany. Najpierw usunięto autorytet Biblii w kościołach, potem w szkołach, a na końcu w rodzinach. I to się dzieje. Taka jest kolej rzeczy. A więc indywidualizm jest takim największym atakiem na Kościół, na jedność Kościoła. I tam właśnie ten autonomiczny sposób myślenia, która jest właściwie podstawową cechą ludzkości, że ja sam, że ja wiem najlepiej, że ja sobie poradzę. Po co mi Bóg? Ja sobie poradzę, bez Boga. I tak właśnie to się wprowadza i tam usuwa się autorytet Biblii, pierwsze z kościołów, później ze szkół.
i później w końcu z rodziny. Bo diabeł wie, że jedność Kościoła jest największą jego siłą, a indywidualizm jest tym atakiem właśnie na jedność Kościoła. Zresztą Boże Słowo mówi nam, że jedność Kościoła jest błogosławieństwem. Psalm 133 mówi, tam gdzie jest jedność, tam Pan zsyła błogosławieństwo swoje i daje życie swoje, życie wieczne. Poza tym, gdy Kościół stoi razem w jedności, gdy trwa w jedności, przede wszystkim jest powiedziane, że w Kościele, który trwa razem w społeczności, który zgromadza się razem, czuwa, pilnuje tej wspólnoty, tego bycia ze sobą, to jest powiedziane, że sam Pan się objawia w takim Kościele. Jest powiedziane, że Pan przebywa tam, gdzie dwóch lub trzech. A diabeł chce to rozbić. Chce, żeby nie było Kościoła razem. Bo gdzie Pan jest, tam jest Pan obecny. A po drugie, w jedności każdy wnosi coś ku wspólnemu zbudowaniu. Tak jak ciało działa razem poprzez zasilające się nawzajem poszczególne członki ciała. Więc diabeł chce właśnie za wszelką cenę włożyć klina w tą jedność. I co jest oprócz tej postawy takiego indywidualizmu, co jest jeszcze jego taką największą bronią? Powiedziałbym jeszcze większą bronią, żeby zniszczyć jedność Kościoła. Bo to jest jego strategia, żeby zniszczyć jedność Kościoła. I dlatego to, co teraz się tworzy, to jest po prostu coś, co jest solą w oku diabła. Kiedy spotykają się liderzy, i to nie jest jakieś takie, wiecie, poruszenie takie, ale to naprawdę czuć było tą jedność, niesamowitą jedność było czuć. Troszkę będę jeszcze mówił o tym. Później była wspólna wieczerza na końcu. I no, takie niesamowite też przeżycie to było. I co jest jeszcze tą największą bronią, tym klinem, który diabeł chce wbić w tą jedność Kościoła? Jaką jest największa broń szatana, gdy walczy z Kościołem? Co to jest? To jest to, co charakteryzuje diabła. A on jest kim? No, kłamcą, tak. Na pewno. Ale kiedy Pan Bóg mówi o diable, to on go nazywa tak specjalnie, że został strącony. Kto? Kto? Oskarżyciel. Dokładnie. A więc jego najsilniejszą bronią jest oskarżanie. Oskarżanie Kościoła. Oskarżanie Kościoła. Wypowiadanie się negatywnie o Kościele, narzekanie na innych, przyjmowanie złych myśli, nawet o sobie samych, wrzuca w myśl na przykład do mnie i po prostu, żebym źle myślał, że jestem do niczego, że mi nic nie wychodzi, żebym się porównał z moim bratem czy z siostrą moją, że ona to tak, ona ma sukcesy, ale ty? Nie masz żadnych sukcesów. Co ty w tym Kościele robisz? Po prostu chce nas wypchnąć ze służby i rozerwać więzi z innymi wierzącymi. To jest jego perfidna, stara strategia. Oskarżanie Kościoła, wytykanie błędów. I on to robi tak właśnie, nie tak bezpośrednio. Nie wychodzi za kazalnicę i nie oskarża nikogo. Tylko to w różny, subtelny czasem sposób robi. Oskarża Kościół. Robi to również poprzez to, że czasami jakieś narzekanie ktoś rozlewa, tak? Czytamy w wielu, wielu miejscach w Bożym Słowie, kiedy zbór pański został zaatakowany, bo na przykład zaczęło się szemranie. Jest powiedziane na pustyni, kiedy Izrael zaczął szemrać, że brakowało im wody. Od razu czytamy, że nadciągnął wróg, wykorzystał tą słabość Kościoła, bo tam było szemranie, narzekanie. Nie? A więc diabeł wie, że kiedy Kościół jest podzielony, poszatkowany, to tak jak mówi przysłowie, dziel i rządź. Dziel i rządź.
To jest najlepsza rzecz. Kiedy społeczeństwo jest silne, to wtedy władza się boi. Kiedy są jakieś silne związki zawodowe, to wtedy pracodawcy się boją, władza się boi. Ale kiedy każdy jest podzielony, indywidualizm, tak jak mówiliśmy, nie ma wspólnoty, to wtedy można sterować ludźmi jak się chce. I musimy się uczyć z tych strategii, czy doceniamy sobie zbór, czy doceniamy sobie relacje, czy doceniamy sobie, że mieszkamy na przykład w tak przyjaznym miejscu, gdzie tak wiele osób wierzących jest. Myśmy mieli niedawno spotkanie z Misji Nowa Nadzieja w sobotę i w tym samym czasie były 4 inne spotkania, znaczy 3 oprócz naszej. I ja mówię, dzięki, że przyszliście na spotkanie misji, bo tyle do wyboru. A siostra właśnie mówi, no to właśnie jest błogosławieństwo naszych terenów, bo tam, gdzie ja byłam przez 10 lat, tam mieszkałam gdzieś za Warszawą na północ, to mówi, najbliższy zbór 40 kilometrów, 30-40 kilometrów i żadnych konferencji, żadnych spotkań. Jak życie, jak na pustyni. A my sobie może tego nie doceniamy, kochani. Jak tu jest błogosławieństwo na naszym Śląsku, tutaj cieszyńskim. A więc czy doceniamy sobie zbór, pomimo że nie jesteśmy doskonali? Jesteśmy doskonali? Tak, pod względem zbawienia, usprawiedliwienia jest powiedziane, że to jest doskonała ofiara. I w tym kontekście Pan Bóg patrzy na nas, że jedną doskonałą ofiarą uczynił nas doskonałymi. W tym sensie, że my nic nie możemy do tego dodać. Tak? Nie możemy dodać nic do zbawienia. Możemy umocnić swoje zbawienie, ale dodać nic nie możemy. Kochani, tutaj jeśli chodzi o doskonałość, o której Bóg mówi i wymaga od nas, to jest to doskonałość w naszej służbie, w naszym służeniu Panu, w naszych relacjach, w naszym charakterze. Apostoł Paweł mówi, że nie jakobym już był doskonały, jakobym już to osiągnął. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, aby to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Jezusa Chrystusa. A więc w naszym postępowaniu, w naszym charakterze jeszcze nie jesteśmy doskonali. I Kościół nie jest doskonały, ale Panu podobało się być z Kościołem, właśnie z takim Kościołem. I to jest Jego cel, żeby być z Kościołem. To jest Jego końcowy cel, Jego końcowe pragnienie. Końcowe pragnienie Boga, aby być z Kościołem. Aby być z Kościołem. Na wieki, aby być z Kościołem na wieki. I dlatego my musimy sobie cenić Kościół. Taki właśnie temat jest, mógłbym to zatytułować, ceńmy sobie Kościół, albo wspólnota jest pomysłem i marzeniem Boga. Wspólnota, Kościół jest pomysłem, marzeniem Boga, więc ceńmy sobie Kościół. Ceńmy sobie Kościół. Dlaczego? Dlatego, że on będzie na wieki z Bogiem i Bóg będzie pośród swojego ludu na wieki wieków. Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana 21:3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To już jest, kiedy jest wizja nowego nieba i nowej ziemi. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nim. Co jest tym przybytkiem, kochani? Co jest tym przybytkiem? Bo oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. Boże Słowo nam mówi, że my jako ludzie, jako dzieci Boże, jesteśmy
mieszkaniem Boga. W liście do Efezjan, przeczytajmy ten fragment, to jest takie bardzo znaczące miejsce. List do Efezjan, 2 rozdział, od 20 do 22 wiersza. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Na co? Na mieszkanie Boże. Bóg będzie, jest powiedziane w tym objawieniu, kiedy czytaliśmy, że On będzie pośród nich, Bóg będzie mieszkał pośród nas. My będziemy jak gdyby Jego mieszkaniem. Pan Bóg powiedział, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu, że my jesteśmy Jego świątynią, tak? W Duchu Świętym. Świątynią Bożą jesteśmy. Bóg mieszka w świątyni, bo w swojej świątyni, która my jesteśmy. On buduje, jest powiedziane, ten przybytek, na którym wy się wespół budujecie, na mieszkanie Boże w Duchu Świętym oczywiście. I to jest odwieczne pragnienie, marzenie Boga, aby być razem z Kościołem. Po to nas powołał, aby być razem, jak gdyby powiększył swoją rodzinę o nas. To jest pragnienie Boże. On będzie przebywał w chwałach swojego ludu. Będzie się rozkoszował nami, a my będziemy się rozkoszować Bogiem na wieki. A teraz chciałbym powiedzieć, zapytać, jakie są nasze marzenia? Jakie są nasze marzenia? Bo powiedziałem, że marzeniem Boga było to właśnie, żeby zamieszkać pośród nas. To jest pragnienie Boga, aby być razem. Nie na odległość. Dlatego zbliża się ten czas. Nasza siostra dzisiaj, Teresa, ona już jest w tej obecności, w tej realności. Bliżej niż my, na pewno. Ale przyjdzie czas, kiedy będziemy twarzą w twarz z Panem, jest powiedziane. Halleluja. Czy cieszymy się z tego? Że z tego padołu łez będziemy wyzwoleni? Że wszystko będzie nowe? Że będziemy mieć nowe ciała? Że będziemy mieć nowe pragnienia? Cieszymy się z tego? Czy tak jesteśmy tutaj uziemieni i pilnujemy swoich królestw i kupujemy żeby rzeczy drogie, żeby po prostu tylko przedłużyć tutaj nasz pobyt? I kiedy obserwuję bogatych ludzi, czasem bardzo, bardzo im współczuję. I czasem trudno jest zapytać, na ile przywiązują wagę do tego, co mają, ale wydaje mi się, że na pewno jestem tego, że ludzie ci są nieszczęśliwi, aż kiedy, szczególnie kiedy się starzeją, kiedy widzą, że to wszystko muszą zostawić. Kiedy się starzejemy, widzimy, że to wszystko musimy zostawić. Ale jest dom w niebie. To jest ta cudowna perspektywa, która czeka każdego, kto wierzy. Kto wierzy Panu, który powiedział, że słowa te są pewne, kiedy z objawienia czytamy, w objawieniu właśnie w tym 22 rozdziale, 21, przepraszam, jest w 5 wierszu, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Kochani, słowa te są pewne i prawdziwe, to nie są bajki, to nie są bajeczki. A więc, kochani, teraz zapytam się, skoro Bóg ma takie marzenia, żeby być razem z nami, jakie są nasze marzenia? Wiecie, lato idzie, a jak idzie lato, to idą marzenia. Przynajmniej tak u mnie jest. Jak pogoda się zrobiła, to normalnie jakieś marzenia przyszły. Co by tutaj normalnie zrobić? Ja mam trochę też działkę i to mówię wam, od razu mi energia przyszła, jak słońce zaczęło świecić. Mamy marzenia różnego rodzaju, a myślę, że wielu z nas marzy na wakacje, prawda? Odpocząć po takich ciężkich pracach, wyjechać na 2 tygodnie albo na miesiąc do ciepłych krajów, do ciepłej wody, do słoneczka. Mamy marzenia? Myślę, że dobre.
Mamy marzenia. Niektórzy mają marzenie, żeby, nie wiem, zdobyć dobrą pracę, żeby zrobić dobry interes, żeby kupić nowe auto. Ja też mam takie marzenia. Mamy wiele marzeń, myślę. Jakaś podróż życia wymarzona. Ale teraz wam odkryję coś. Ciekawą rzecz w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej. Przeczytam wam Psalm 27. Psalm Dawida. I on tutaj zdradza, jakie jest jego marzenie. Psalm 27, 4 i 5 wersy. Do 6 możemy przeczytać. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam. To jest jego marzenie. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. A dlaczego? By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę, teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać i wysławiać Pana. Może tylko tyle. Tutaj jest wiele, wiele cudownych wersetów odnośnie tej myśli. A więc, kochani, marzenie Dawida jest o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Jak myślicie, tu chodziło o to, żeby mieszkać, nie wiem, w świątyni nie było jeszcze, przybytek Dawid miał, tak? Żeby mieszkać w przybytku i tam być tak blisko cały czas? Nie, ja w to nie wierzę. Kochani, ja wierzę, że Dawidowi chodziło o coś innego. Ja przeczytam jeszcze Psalm 84. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało moje radośnie do Boga woła, do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Sela. Błogosławiony człowiek, który ma siłę w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydają się im obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. I werset 11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej 1000. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Kochani, tutaj jest niesamowity fragment, opis pragnienia Dawida. I jeszcze do tego, żeby było jeszcze bardziej kompletnie, przeczytam Psalm 122. Psalm 122, 1-5. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem zbudowany jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona Pana według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Kochani, kiedy przeczytałem troszkę więcej tych fragmentów po to, żebyśmy mieli troszkę więcej jak gdyby kontekstu, ja wierzę, że Dawid to nie opisywał świątyni tej zewnętrznej, fizycznej. Dawid był człowiekiem według serca Bożego, dlatego że on miał taką bliską społeczność z Panem, że on jako prorok i jako człowiek, który był przyjacielem Boga,
on był w takiej bliskości z Bogiem, że on oglądał tą niebiańską świątynię. I kiedy on tu pisze o tej świątyni, to on miał miał na myśli. Tą świątynię, która będzie również w tysiącletnim królestwie, kiedy jest powiedziane tutaj, będą tam pielgrzymować plemiona Pana według prawa Izraela, aby wysławiać imię Pana. Wszak tam postanowione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Kiedy to będzie, kochani? Czy to już się kiedyś odbyło? To jeszcze się nie odbyło. Czytamy w Izajaszu w drugim rozdziale o tym właśnie, co się stanie, co będzie. Tam jest opis tysiącletniego królestwa. I tutaj od drugiego wiersza jest powiedziane: i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana, tą, którą on zobaczył, Dawid, będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. To właśnie w psalmie Dawid opisuje. I pójdzie wielu ludów, mówiąc: pójdźmy z pielgrzymką na górę Pana do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. Kiedy? Kiedy to będzie? Czy to już było? Nie, to dopiero będzie. I Dawid to widział. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Nie było tego nigdy w historii, żeby żaden naród nie podnosił jeden przeciwko drugiemu miecza. To właśnie Dawid miał objawione. On widział tą chwałę przyszłą, tego co będzie. Tą przyszłą chwałę, tą świątynię widział. Widział to królestwo tysiącletnie, które Pan Jezus tutaj zapowiedział. I widział to miejsce przebywania Boga, tam, gdzie może oglądać piękno Pana. I kochani, Dawid to widział i on mówi: moim pragnieniem jest, żeby tam być na wieki, na wieki, na wieki, bo nie ma nic pięknego. To, co on zobaczył, musiało tak zrobić na nim wrażenie, że powiedział: wszystko inne marność, wszystko inne się nie liczy. O jedno prosiłem i o to zabiegam. O nic więcej. Nic mnie nie interesuje więcej. Tak bardzo, jak właśnie to, żeby tam być, żeby uczestniczyć w tej chwale Pana. I to są takie moje przemyślenia, kochani. To nie jest z Krakowa, ale na wskutek może takich tych, tak mi się to jakoś... I po prostu wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy sobie doceniali. Bo wiecie, Pan Bóg docenia sobie nas, bo to my będziemy tworzyć tą świątynię, ten przybytek, to mieszkanie dla Boga. My będziemy wszyscy się przyczyniać do uwielbienia Jego chwały. Pan Bóg tak nas ceni, że oddał swojego Syna za nas. Dlatego my ceńmy sobie samych siebie, świątynię Jego, każdego z nas. Ceńmy sobie tą świątynię, którą reprezentujemy tutaj na ziemi. Powinniśmy ją właśnie doceniać. To Bóg ją buduje. To Bóg ją buduje. Jest powiedział, że On zbuduje Kościół. To Bóg ją buduje i On dobiera sobie te żywe kamienie, które składają się na ten dom duchowy. Możemy gniewać się na brata, na siostrę, na innych. Czasami byśmy się mogli kogoś chętnie pozbyć. Mówi: a niech już ten brat najlepiej się przeniesie na koniec Polski, już go nie mogę ścierpieć. Mamy tak czasami, że nas ktoś tak denerwuje? No, bądźmy szczerzy. Ja myślę, że są takie osoby, które nas tak wkurzają czasami. A mało tego, na pewno są takie osoby, których my wkurzamy. Tylko my o tym nie wiemy, dopóki nam to ktoś nie powie.
A więc czasami jest tak właśnie, że chętnie byśmy się kogoś pozbyli, albo nas by się ktoś chętnie pozbył, ale żeby było ciekawiej, to nie my wybieramy sobie rodzeństwo, tylko ojciec. Zgadza się? Więc chcąc czy nie chcąc, jesteśmy skazani na siebie. Wszędzie, gdzie są dzieci Boże, to ojciec wybiera, kogo będziesz miał. Możemy sobie wybrać przyjaciela na Facebooku, gdzieś tam, nie? Wybrać, tego wybieram, tego nie wybieram. Ale rodzeństwa się nie wybiera. Decyduje tu ojciec. Dlatego mając tą świadomość, ceńmy sobie Kościół. Nawet jeżeli ktoś jest nie taki, jaki ja bym chciał. Ceńmy sobie. I znośmy, właściwie jesteśmy stworzeni do tego, aby nie tylko akceptować, ale aby kochać jeden drugiego albo znosić się w miłości. To trochę lżej, znosić się w miłości. Ale patrzmy na siebie jako na dary od Ojca i ceńmy sobie tą wspólnotę, którą tworzymy, pomimo różnorodności. Właściwie ta różnorodność jest naszym bogactwem. To, co najbardziej dotyka ludzi niewierzących, to nie to, że jesteśmy wszyscy tacy sami, że wszyscy tak się samo zachowujemy, wszyscy tak samo pięknie mówimy, wszyscy tak samo myślimy, wszyscy jesteśmy dosłownie jednomyślni. Nie to. Ale to, co najbardziej dotyka ludzi z tego świata, to, że pomimo tak wiele różnic, które są w nas, tak wiele różnych myśli, różnych pomysłów, różnych zainteresowań, różnych spojrzeń nawet zrozumień, że pomimo to kochamy się nawzajem i szanujemy się. To najbardziej ludzi z tego świata dotyka. Bo wiecie, jak wszyscy są tak samo ustawieni, to jest jakieś podejrzane, ale pomimo tego, że każdy z nas jest takim, można powiedzieć, indywidualistą, bo stworzonym przez Boga każdy z nas jest z różnymi obdarowaniami, z różnymi poglądami i tak dalej, ale to, że się kochamy nawzajem, pomimo tych różnic. I to jest największe świadectwo dla świata. I dlatego na sam koniec, kochani, chcę tylko zaapelować. Ceńmy sobie wspólnotę. Nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń. List do Hebrajczyków 10:24, to jest ostatni fragment i będziemy się modlić, kochani. Od 23 może. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. A więc, kochani, niech nasze życie chrześcijańskie będzie taką dodawaniem otuchy, dolewaniem, nie bycie gaśnicą, ale rozpalaniem. Nie gaszeniem, ale rozpalaniem. Rozpalajmy, zachęcajmy się, bracia i siostry. Ceńmy, szanujmy jeden drugiego ze względu na naszego Ojca, ze względu na to, że Jego dziełem jesteśmy. Pomimo tego, że może trudno jest czasami z kimś, ale Pan Bóg nas przemienia, Pan Bóg nas łamie, Pan Bóg nas cały czas szlifuje, kształtuje nas. Ceńmy sobie, dlatego że w jedności jest siła, w jedności jest moc i Pan Bóg wylewać będzie swoje błogosławieństwo, tak jak On obiecał, ale niech podstawą będzie jedność, niech będzie miłość właśnie i wtedy Pan Bóg będzie wylewał swoje błogosławieństwo. To, co On robi, to, co żeśmy przeżyli w Krakowie, właśnie było taką namiastką tego. Wierzę, że Pan Bóg coraz bardziej zaciera wszelkie różnice i to wszystko, co tam, to jest gdzieś na dalekim, dalekim planie, ale jest wspólny cel, aby zdobyć ten kraj dla Pana Jezusa. Jest czas najwyższy. Kochani, czas najwyższy. Wierzę, że
że Bóg to uczyni, że to nie tak jak miał Paweł wizję, że to my będziemy zaszokowani Bożym działaniem, to nie my wytworzymy, my tylko chcemy przygotować nasze serca, nasz grunt, żeby nie być przeszkodą, ale żeby Pan mógł działać pośród nas.